Kiedy fundacja wprowadziła program przesiewowych badań słuchu noworodków, zadbała także o kompleksowe przeszkolenie pielęgniarek, które będą wykonywać badania, zapewniła zunifikowany system komputerowy obsługujący program, bazę danych, a także wszelkie potrzebne druki, broszury czy naklejki z informacją dla rodziców. Podobnie było z programem zapobiegania i leczenia retinopatii wcześniaków. Poza zapewnieniem urządzeń diagnostycznych, dzięki którym każdy wcześniak urodzony w Polsce przechodzi badanie przesiewowe w celu wykrycia schorzenia, fundacja zorganizowała także 13 centrów okulistycznych, gdzie wykonywane są zabiegi laserowe. Dzięki temu w kilkanaście lat uratowaliśmy wzrok blisko 3000 dzieci. Dziś 99% dzieci z retinopatią widzi dzięki wczesnemu wykryciu schorzenia i zabiegowi laserowemu. Idealnym przykładem wykorzystania najnowszej technologii w celu poprawienia jakości życia i zdrowia dzieci jest zastosowanie nieinwazyjnej metody leczenia bezdechu u dzieci z niewydolnością oddechową. Metoda nazywa się Infant Flow. Polska jest pierwszym krajem na świecie pod względem wykorzystania tej metody leczenia w stosunku do ilości narodzin dzieci z niewydolnością oddechową. Do tej pory fundacja zakupiła 188 takich urządzeń. Leczenie zastosowano u 3000. Dzięki tak szerokiemu użyciu Infant Flow ilość powikłań płucnych wśród polskich dzieci zmniejszyła się o 79%. Również osobista pompa insulinowa stosowana w leczeniu cukrzycy typu 1 jest doskonałym przykładem tego, jak mądre wykorzystanie nowoczesnej technologii może całkowicie odmienić życie pacjenta i całej jego rodziny. Kilka lat temu, kiedy rozpoczęliśmy program zakupu osobistych pomp insulinowych i zaczęliśmy promować tę metodę leczenia cukrzycy, niewielu pacjentów z niej korzystało. Po pierwsze, pompy były drogie, a po drugie, niewiele osób wiedziało, jak z nich korzystać. Dotyczy to także lekarzy. Dziś 3003 pacjentów korzysta z osobistych pomp insulinowych, a Polska jest światowym liderem w kategorii tak szerokiego i odważnego zastosowania tej metody leczenia, szczególnie u dzieci. Co więcej, z doskonałym efektem, oprócz pomp dla dzieci, fundacja kupiła także 200 pomp, które wypożycza kobietom z cukrzycą na czas ciąży. Najnowszą inicjatywą fundacji jest akcja Policz się z cukrzycą, skierowana do producentów żywności. Od 2 lat tysiące ludzi biorą udział w biegu Policz się z cukrzycą w centrum Warszawy. W ten sposób manifestując jedność z ludźmi chorującymi na cukrzycę. Od roku 2000 fundacja prowadzi kursy resuscytacji i pierwszej pomocy. W roku 2003 otwarte zostało Orkiestrowe Centrum Szkoleniowe, które w roku 2005 zostało oficjalnym ośrodkiem szkoleniowym American Heart Association. Na bezpłatnym kursie dla wszystkich, którzy chcą przyłączyć się do pokojowego patrolu, kursanci uczą się nie tylko resuscytacji i pierwszej pomocy, ale także rozwijają umiejętności pracy w zespole, a podczas zajęć z elementami survivalu ćwiczą wytrzymałość i mocny charakter. Po skończeniu kursu każda osoba otrzymuje międzynarodowy certyfikat AHA oraz prestiżowe członkostwo w pokojowym patrolu. Nie ma w Polsce drugiej organizacji czy instytucji, która przeszkoliłaby tak wiele osób. Współpracujący instruktorzy oprócz szkolenia młodzieży przeszkolili setki policjantów, strażaków, ratowników GOPR-u, TOPR-u czy WOPR-u. W latach 2005-2007 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kupiła 250 półautomatycznych defibrylatorów AED, które są umieszczone w miejscach użytku publicznego, takich jak muzea, uniwersytety, biblioteki, komisariaty policji, remizy strażackie, radiowozy czy bazy grup ratowniczych. Ponad 1000 pracowników tych miejsc przeszło pełne szkolenie z zakresu resuscytacji oraz defibrylacji. W kwietniu 2006 roku orkiestra wprowadziła swój najnowszy program edukacyjny Ratujemy i uczymy ratować. Jest on zaprojektowany tak, aby wprowadzić zunifikowany system nauki pierwszej pomocy do wszystkich 15 000 szkół podstawowych w całej Polsce.
Instruktorzy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczą nauczycieli. Fundacja przekazuje każdej szkole zestaw profesjonalnych manekinów do nauki resuscytacji, podręczników dla nauczycieli i uczniów oraz DVD. Nauczyciele, korzystając ze sprzętu innych wymienionych pomocy, przeprowadzają zajęcia z uczniami. W ciągu 2 lat takie szkolenia przeszło 12 tysięcy nauczycieli z 6 tysięcy szkół podstawowych w całej Polsce. Co roku organizujemy największy rock'n'rollowy festiwal nie tylko w Polsce, ale na świecie, przystanek Woodstock. W ten sposób dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy poświęcają fundacji czas, energię i zaangażowanie podczas organizacji finałów. Festiwal jest bezpłatny dla ich uczestników. Poza koncertami przystanek Woodstock to także strefa przyjazna wszystkim organizacjom pozarządowym, które chcą rozmawiać z ludźmi, zaprezentować swoją działalność. Jest to bardzo ważny moment, ponieważ młodzi ludzie mogą posłuchać, co inni młodzi ludzie rozmawiają i mówią na dany temat. Mówimy wyraźnie: stop przemocy, stop narkotykom. Bardzo ważnym elementem każdego przystanku Woodstock jest zbiórka krwi. W ciągu ostatnich 3 lat zebraliśmy tam ponad 1600 litrów krwi, co jest absolutnym rekordem świata, aby na koncercie rockowym uczynić tak niezwykłą rzecz. Jednym z najbardziej spektakularnych happeningów, które miały miejsce na Woodstocku, był manifest zorganizowany wspólnie z Fundacją Amnesty International. Dotyczył sprawy Darfur. Tłumy ludzi położyły się wtedy na ziemi, aby powiedzieć nie przemocy i niesprawiedliwości. Zapraszamy uczestników przystanku Woodstock nie tylko na koncerty, lecz także do korzystania z programu Akademii Sztuk Przepięknych, czyli serii wykładów i warsztatów prowadzonych przez uznanych artystów, pisarzy, reżyserów, kompozytorów, muzyków, dziennikarzy i ludzi publicznych. To niezwykłe spotkania, gdzie mówimy o religii, gdzie mówimy o życiu, gdzie możemy posłuchać o najróżniejszych doświadczeniach, gdzie po prostu młodzi ludzie słuchają i zadają bardzo mądre pytania. To także miejsca, gdzie możemy się oddać artystycznym happeningom. To piękne miejsce na kuli ziemskiej. 11 stycznia, tradycyjnie już po raz drugi, rozpoczniemy nasz finał daleko od Warszawy. O godzinie 9 przywitamy nie tylko Szczecin, ale całą Polskę. A stamtąd samolotem udamy się do Warszawy. Znowu będziemy cieszyli się, że jesteśmy gdzieś na drugim końcu naszego kraju. Pamiętajcie, aby być razem z nami, tym razem będziemy zbierali pieniądze na wczesną diagnostykę chorób onkologicznych u dzieci. Zależy nam, aby dzieci były szybko diagnozowane, aby o chorobie dowiedzieć się jak najwcześniej i jak najszybciej móc je skutecznie leczyć. Pamiętajcie o światełku do nieba o godzinie 20. Pamiętajcie, że 120 tysięcy wolontariuszy będzie zbierało pieniądze. Pamiętajcie, aby było serdecznie, bezpiecznie i fantastycznie. I witam was wszystkich, Jurek Owsiak, obserwator rzeczy lotnych i dziwnych. 11 stycznia 2009 roku, 17 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tego dnia zbierać będziemy pieniądze dla dzieci z chorobami onkologicznymi. Wczesna diagnostyka, to jest to. Ale także tego dnia biegamy, truchtamy i czujemy się lepiej według zasady. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Startujemy w Szczecinie, lądujemy w Warszawie. I jesteśmy potem z wami cały czas. Nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Bądźcie razem z nami, bo jest to niesamowity karnawał w środku zimy. I jak mówił raz Owsiak, oj się będzie działo. 11 stycznia 2009 roku, 17 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.